Cześć, zapraszam Cię dzisiaj na porównanie dwóch elementów, które wpływają na nasze zdrowie. To jest dieta i aktywność fizyczna. I to prawdopodobnie będzie trochę kontrowersyjny materiał. Co jest ważniejsze? Czy odpowiednie żywienie, czy aktywność fizyczna, trening, sport? Ja dawniej byłam instruktorką fitness, trenerką personalną i szkoleniowcem i bardzo mocno siedziałam w fitnessie przez kilka lat w sporcie. A później przeszłam do gabinetu dietetycznego i teraz głównie zajmuję się dietetyką. Dlatego można by wysnuć wrażenie, że skoro ja tak ewoluowałam, to dieta, dobra, odpowiednia dieta będzie ważniejsza niż aktywność fizyczna. No niekoniecznie. Niekoniecznie i chcę Ci dzisiaj pokrótce jakby pokazać argumentację, która za tym stoi, bo oczywiście żywienie jest bardzo ważne i to jest głównie to, czym ja się zajmuję i tutaj na kanale YouTube o tym mówię już od kilku dobrych lat. Natomiast jest jedna taka chyba główna przyczyna tego, dlaczego uważam, że powinniśmy jakby zadbać o ruch i dlaczego nieraz ten ruch i ta aktywność będzie ważniejsza niż dieta. Mianowicie jest to wyrobienie w sobie pewnych nawyków i utrzymanie tego. O co chodzi? Jeżeli połączymy te dwa aspekty i popatrzymy sobie na to, że na przykład ktoś zaczął się zdrowo odżywiać, to nie zawsze za zdrowym odżywianiem u tej osoby idzie aktywność fizyczna i ja to bardzo często widzę u mnie w gabinecie. Przychodzą do mnie osoby, które chcą zmienić swoje żywienie, które chcą schudnąć, lepiej się czuć, jakby celów, które mamy, może być wiele. I jak rozmawiamy o aktywności fizycznej, ale ja nie lubię ćwiczyć, i to mnie akurat, ten temat mnie nie interesuje, ćwiczyć nie będę, albo no wiem, że powinnam, ale jakby zajmijmy się dietą. Czyli to, że wprowadzisz pewne zmiany w swojej diecie, załóżmy, nie wiem, przejdziesz na dietę niskowęglowodanową, ketogeniczną, ale niekoniecznie, może po prostu odrzucisz fast foody i ten cały syf i będziesz jeść bardziej odżywcze, pełnowartościowe produkty, to za tym nie zawsze idzie aktywność fizyczna. Może za tym w ogóle ta aktywność nie iść. Natomiast jeżeli zaczniesz od aktywności fizycznej i nawet na początek niczego nie będziesz myśleć o tym, żeby coś zmieniać w diecie, to bardzo często właśnie za tym, że zaczynasz uprawiać jakiś sport, że idziesz na siłownię, że idziesz pobiegać, idzie za tym również zmiana w odżywianiu, bo jak już masz ten wysiłek, to nie chcesz zaprzepaścić jakby tego po prostu objadaniem się i niezdrowym jedzeniem. Dużo częściej, i to też potwierdzają badania naukowe, następuje połączenie aktywności i zdrowego odżywiania. Czyli za ruchem, za sportem, za aktywnością fizyczną idzie również to, co wkładamy do ust i jak jemy. I to jest klucz, bo tak naprawdę rodzaj diety nie jest najważniejszy, rodzaj sportu nie jest najważniejszy. Najważniejsze jest to, co jesteśmy utrzymać w długim okresie czasu. I okazuje się, że osoby, które w pierwszej kolejności założą sobie, że są osobami aktywnymi fizycznie, że to jest część ich osobowości. Jestem osobą wysportowaną. Nie mówię tutaj o sporcie jakby takim profesjonalnym, mam nadzieję, że to rozumiecie, ale osoba, która myśli o sobie jako o sobie aktywnej fizycznie, dużo częściej za tym pójdzie też zdrowe, po prostu zdrowe odżywianie się i utrzymanie tego w dłuższym okresie czasu. Czyli budujemy na nawyku ruchu, budujemy pozostałe zdrowe nawyki i tak jest dużo łatwiej niż rozpoczęcie tylko od samego żywienia. O korzyściach z aktywności fizycznej już mówiłam wiele, wiele razy. Natomiast to, co moim zdaniem warto wciąż podkreślić, to to, że sprawne ciało, dobrze funkcjonujące ciało, no jest jakby Twoim narzędziem pracy, więc jeżeli nie zadbamy o to, aby ono było sprawne,
to nie możemy myśleć w ogóle o długowieczności czy o dobrej jakości życia, bo z czasem Twoje mięśnie zaczną zanikać, jeżeli nie będą miały bodźca, jeżeli nie będzie tego ruchu. Są badania, które pokazują, że niesamowicie możemy zmienić wręcz nasze geny, możemy na nie wpłynąć i poprawić wiele aspektów naszego zdrowia. I tutaj dobrym przykładem jest chociażby tętno, które powinno być na odpowiednim poziomie. Nasza, jakby od tego zależy to, jak zdrowe mamy serce. A jak na pewno wiecie, choroby serca są jedną z przyczyn, są przyczyną numer jeden zgonów. Więc jak chcesz zadbać o swoje serce, no tętno, okej, dieta jest istotna, bo to jeżeli mamy na przykład nadmierną masę ciała, jesteśmy otyli, to tętno też nie będzie dobre, ale jednak głównie aktywność fizyczna może poprawić nasze tętno. Chyba dr Peter Attia twierdzi, że dobre tętno to jest 60 bądź mniej. Jeżeli już masz więcej, co też czasami jest według niektórych parametrów normą, to znaczy, że coś nie tak dzieje się z Twoim zdrowiem. Także VO2 max, czyli to ta maksymalna właśnie odpowiedź tlenowa. Bardzo dużo tych parametrów jest stricte związanych z aktywnością fizyczną i tutaj sama dieta nie wystarczy, żeby to zmienić. Dlatego naprawdę żywieniem, ale mój cel na ten rok to jest jakby codzienna aktywność fizyczna. Dlatego tutaj z boku mam bieżnię i po prostu na niej chodzę w trakcie pracy. Przynajmniej te 6 km dziennie robię naprawdę no już od dłuższego czasu każdego dnia. Dlatego przynajmniej 15 minut poświęcam na taką celowaną aktywność fizyczną. Nie łudzę się, że na ten moment będę w stanie chodzić na siłownię 5 razy w tygodniu i robić godzinny trening, ale jakakolwiek aktywność fizyczna i też ta spontaniczna aktywność fizyczna w ciągu dnia, to, że jesteśmy w ruchu, to, że wstajemy, to, że nie siedzimy cały czas, to, że bawimy się z dziećmi, to, że idziemy na spacer, to wszystko bardzo mocno wpływa na nasze zdrowie. I sama właśnie wracając do kwestii długowieczności, zobacz, że aspektem wspólnym dla tak zwanych stulatków na tych wyspach długowieczności jest właśnie ruch, jest bycie w ruchu. Na Okinawie Japończycy jedzą inaczej, na Sardynii jedzą inaczej. Te aspekty żywienia się zmieniają, chociaż elementem wspólnym jest nisko przetworzona żywność, ale tym, co ich wszystkich łączy, jest właśnie bycie w ruchu. No a niestety nasza cywilizacja obecnie trochę promuje osiąganie sukcesu poprzez zasiedzenie się. I jeżeli siedzisz i pracujesz jak najwięcej, no to odnosisz ten sukces zawodowy, ale niestety sukcesy osobiste są bardzo mocno związane z naszym zdrowiem i samopoczuciem. Także moi drodzy, dbajmy o ruch. Mam nadzieję, że Wy również założycie sobie taki cel, żeby być osobą, postrzegać siebie jako osoba, która nie odpuszczę treningów, to nie muszą być treningi nie wiadomo jakie, ale jesteśmy aktywni fizycznie i to jest bardzo ważne. Cóż, pozdrawiam ciepło. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.